Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay serii pierwszej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się koszeniem rzepaku przy pomocy kombajnu New Holland oraz tutaj ciągnika Holmer wraz z naczepą, którą jest wóz przeładowczy, plus tam w oddali stoi traktor JCB z przyczepą. No więc tak, rozpocznę może od razu już koszenie. I jeszcze, jak już zacznę koszenie, to jeszcze w miarach wstępu. Otóż kupiłem sobie, słuchajcie, ten kontener, tą naczepę do tego ciągnika Holmer, czyli ten wóz, ten specjalny wóz przeładowczy. No i to właśnie jego będę starał się w tym dzisiejszym odcinku używać. Po prostu na razie będę kosił sam. Później, jak już będzie blisko napełnienia się w pełni zbiornika, to wtedy zatrudnię pracownika i po prostu podjadę tym Holmerem, żeby rozładować ziarno ze zbiornika. No i później, jak już rozładuję ziarno i będzie w tej przyczepie przeładowczej Holmera, to po prostu podjadę tutaj do tego traktora JCB, który ma tutaj przyczepę. No i z tamtej przyczepy przeładowczej po prostu przesypię do tej przyczepy już bardziej transportowej. W sensie to tym ciągnikiem, czyli JCB Fast Trackiem wraz z tą przyczepą pojadę do skupu sprzedać zboże. No JCB to mądry wybór, bo to ciągnik transportowy. Szybko potrafi jeździć, więc to jest właśnie chyba mądry wybór, wybranie się nim do skupu, żeby sprzedać zboże. No ale jestem właśnie ciekawy, jak to będzie z tą przyczepą przeładowczą. Myślę, że to fajne urozmaicenie, bo jeszcze w serii pierwszej się nigdy nie bawiłem z jakąś przyczepą przeładowczą. Wcześniej była tylko i wyłącznie, no zresztą zaraz pokażę, wcześniej była tylko i wyłącznie ta przyczepa od Horsch. Jakoś nigdy jej nie kupowałem. No i dobrze, że tego nie zrobiłem, bo teraz kupiłem sobie tą przyczepę z DLC Holmer i to właśnie ona mi posłuży do no po prostu do przeładowywania zboża. Na polu jest rzepak. Rzepak, jak wiadomo, dużo kosztuje w skupie, aczkolwiek słabo sypie, no po prostu z hektara jest mało ton rzepaku, więc też za dużo się teoretycznie z tamtą przyczepą przesypową nie najeżdżę, no bo nie będę musiał tak często, gdyż zbiornik nie będzie tak często się zapełniał. Ja bym kosił na przykład pszenicę, to wtedy tak. Wtedy tak, bym się trochę najeździł, ale jako już koszę rzepak, no to wiadomo, że rzepak słabiej sypie o wiele, więc nie należy się aż tak dużo. W sumie ciekawą sprawą jest jeszcze coś, co sobie przypomniałem. Dobra. No więc ten, tu jest druga przyczepa przeładowcza, z tym, że no ta jest na ziarno do tego czynnika Holmer, a ta jest też do czynnika Holmer, ale na buraki. A szkoda, słuchajcie, że tylko i wyłącznie na buraki. Dlaczego? Dlatego, iż jakiś czas temu oglądałem taki oficjalny filmik właśnie Holmera z taką reklamą, prezentacją tego ich ciągnika Holmer, bo byłem ciekawy, jak się ten pojazd sprawuje w realu. No i również miał taką przyczepę przeładowczą podczepioną na tym filmiku i na przykład na niej wyglądała prawie tak samo jak ta, co przed chwilą pokazałem, czyli ta do buraków, z tym, że nawet na niej sieczkę przeładował, sieczkę nawet, po prostu jechał ten Holmer z tą przyczepą, co jest przeładowczą, co pokazywałem, co jest do buraków, tylko że ona nie miała, no bo ta, co jest do buraków, no to zobaczcie, tutaj ma takie, no kratki, gdzie buraki, no nie przelecą przez te kratki, ale sieczka by przeleciała, więc na tym filmiku, co widziałem, tam po prostu no nie było tych kratek, tylko to było jakoś tak szczelnie zrobione, że ta sieczka, był taki taśmociąg do wysypywania, że ta sieczka nie mogła tam przelecieć w żaden sposób, więc po prostu jechał ten Holmer za sieczkarnią. Jak już był pełny, to wtedy podjechał do przyczepy, która tam stała, już do transportu tej sieczki gdzieś tam, no i po prostu wysypywał.
I to było, kurczę, fajne, że tamte przyczepy można chyba nawet używać. Wystarczy je jakieś tam chyba pozmieniać, tylko to lekko ją przebudować i na przykład używać nie tylko do przeładowywania buraków, ale również do ziemniaków albo właśnie sieczki, no ale niestety w tej grze da się tylko i wyłącznie do buraków tamte przyczepy używać. Jest jeszcze jedna sprawa. Otóż na tym filmiku, co widziałem, tym reklamowym ciemnika Holmer, był jeszcze jedna naczepa, na którą można na niego założyć, której nie było tutaj w dodatku Holmer. Otóż, no bo w dodatku Holmer mamy tą przyczepę przesypową do ziarna, co jest teraz podczepiona, przyczepę przesypową do buraków, rozrzutnik, zbiornik na gnojowice i tylko. A w sumie już zatrudnię pracownika, bo później będzie niewygodnie, jak on będzie miał rurę po tamtej stronie, będzie się musiał zatrzymywać. Dobra, włączam psi hud, żeby wiadomo, czyli alternatywny tryb jazdy, żeby no za bardzo tutaj nie ugnieść tej gleby, bo ewentualnie później by teoretycznie źle mi się orało, albo źle by mi się tutaj kultywowało. Więc alternatywny tryb jazdy, czyli on tak jakby jedzie bokiem, dobrze już znany psi chód. No i podjechałem teraz, no i po prostu będę przesypywał to ziarno, ten rzepak. Pojemność to 25 tysięcy litrów tej przyczepy. Fajnie widać coś tutaj przez tą szybkę. Wow, trochę za bardzo podjechałem. To wszystko? Nie. Nie, stój. Kurde. No z tym pracownikiem to się czasami nie można, słuchajcie, dogadać, niestety. No dobra, niech jedzie, już tam mało mu zostało. No dobra, więc jadę prosto do przyczepy przeładowczej. Znaczy, co ja gadam, jadę prosto do przyczepy już tej transportowej. To ja mam teraz przyczepę przeładowczą podczepioną. No i dobra. Mogę rozpocząć przesypywanie. Nie chcę się czekać, aż ona się całkiem naładuje. Po prostu będę tak przesypywać na bieżąco, co tylko załaduje z kombajnu. No więc dobra, pierwszy przesyp mamy z głowy. Kurde, czasami to szybciej jednak wsiąść, jak ja mam już tyle tych pojazdów, to czasami szybciej jest po prostu wsiąść i wysiąść i samemu podbiec do jakiejś maszyny, jak się mam przełączać co chwilę tap do jakiegoś tam, do jakiejś innej maszyny. Do jakiegoś innego pojazdu raczej. No dobra. Tak więc o czym ja mówiłem? A właśnie, w tym filmiku reklamacyjnym widziałem jeszcze jedną maszynę, którą można poczepić do tego ciunika Holmer, której nie było niestety w DLC Holmer. Mianowicie widziałem siewnik. Po prostu tak to wyglądało, że na ciągnik się nakładało zbiornik, był nałożony zbiornik, do którego się wsypywało ziarno w miejscu właśnie tej przyczepy przesypowej, którą mam teraz, zbiornik na ziarno, a z tyłu tak samo jak podobnie do tego agregatu, co używałem, jak rozlewałem gnojowice. Właśnie nie jak rozlewałem, tylko aplikowałem gnojowice, no, przy pomocy tego agregatu w jednym z ostatnich odcinków. To się z tyłu podczepia po prostu agregat, tam uprobowo-siewny. To się, wiadomo, łączyło z tym zbiornikiem na ziarno, co sprawiało, że to dużą pojemność na pewno miało. No i również można było wtedy z tym ciunikiem Holmer siać. Tak to wyglądało w tym filmiku reklamacyjnym. Ach, może jak ja go znajdę teraz, to go wrzucę do opisu do filmiku. Wrzucę do niego link w opisie do filmiku. I to właśnie szkoda, że nie dodali właśnie tego typu maszyny, którą można podczepić, czyli że siewnika jeszcze nie dodali do tego ciunika Holmer. No wtedy to już by było, słuchajcie, takie kurde wypasione DLC, tak uniwersalna by była ta maszyna, że szok.
No ale niestety nie dodali tego, musimy się zadowolić tym, co jest. No ale na szczęście jest całkiem sporo w tym, no całkiem sporo w tym DLC Holmer, bądź co bądź było. Bo mogli dać na przykład tylko dwie naczepy, a dali więcej niż dwie, na szczęście. Jestem ciekaw, jak to będzie w Farmingu 17, mianowicie czy powrócą maszyny, które do 15 były w DLC. Między innymi właśnie maszyny Holmer. Podejrzewam, że tak i nie będą już w DLC, tylko oryginalnie od razu na początku gry, bo jednak raczej Giants nie chciałby się pozbywać takich licencji ze swojej gry, więc chyba jednak by się pojawiły znowu. No, ale to nie jestem pewien. No i dobra, słuchajcie, teraz niestety, ale prawie znowu nie zdążę przejechać jeszcze raz i będzie pełny zbiornik, więc muszę zatrudnić pracownika i kosić od tej strony, żeby rura była po tej stronie i zaraz podjadę tutaj ciągnikiem Holmera. No, fajnie to wygląda, zobaczcie, tutaj dobrze widać, jak się, jak wyglądają ślady, jak jest rozkład tutaj śladów. To jest właśnie ten psi chód, że jeden ślad, jedna opona nigdy nie najeżdża na ślad drugi. I fajnie to, dobrze to widać tutaj, na tej drodze polnej. Fajnie się sprawuje ten psi chód. No, tym razem już trochę więcej będzie na tej przyczepie. Już zbiornik jest pełny, napełnia się na bieżąco, ale już dojadę do końca. No i dobra. Jadę to znowu wysypać. Przesypać właściwie. No, tutaj fajnie widać, jak ziarno powoli znika. No, trochę krzywo podjechałem, kurde. Okej. No, fajnie się to sprawuje, jak można się troszeczkę pobawić. O, jest jeden problem, widzicie? Znaczy błąd, właściwie niedopracowanie. Widzicie, ten tutaj końcówka tej rury przenika tutaj przez metal. Czemu? Albo twórcy ją po prostu pod lekko złym kątem umieścili, albo po prostu w realu na przykład ta końcówka jest z jakiejś płachty albo z jakiejś gumy, co sprawi, że ona się po prostu ugina, jak ta rura jest składana. No a tutaj nie ma czegoś takiego w Farmingu, że jest jakiś materiał, który w pewien sposób fizycznie reaguje podobnie do gumy. No i tak naprawdę szybko poszły te żniwa.
Z reguły jak koszę jakąś na przykład, no już właśnie tą przykładową pszenicę, to dłużej to schodzi, bo zawsze tam rozładunek, jak właśnie nie robię tak jak tutaj, że na bieżąco rozładowuję, w sensie no kombajn się nie zatrzymuje, tylko od razu jak jedzie, to rozładowuje. Jak koszę jakąś pszenicę, no to po pierwsze, dość szybko się, bardzo szybko wręcz się zbiornik napełnia. Jak o tym zapominam, to muszę stanąć, cofnąć, podjechać, rozładować. I dlatego takie żniwa, chociażby pszenicy czy jęczmienia, schodzą dłużej niż żniwa rzepakowe. No i zawsze to na konto wpadnie trochę pieniędzy z takich żniw. No ale co do najbliższych wydatków, to jeszcze zbytnio nawet nie mam ich zaplanowanych. Myślałem o kombajnie ziemniaczanym, bo być może już czas sobie go kupić, w sensie ten samojezdny kombajn od Grime, bo mam na razie ten kombajn nie samojezdny, czyli ten podczepiany do traktora, ale nie chce mi się nim, słuchajcie, jeszcze raz. Bo kiedyś już nim robiłem zbiór buraka, strasznie długo to zeszło, bo on ma szerokość roboczą ma strasznie małą. Więc chciałbym, jak już właśnie miałbym znowu urządzać właśnie zbiór buraka, to już nie buraka, co ja gadam, wykopki ziemniaków, to musiałbym już mieć ten kombajn samojezdny Grime, ale on kosztuje ponad 400 tysięcy. Czyli wydatek duży. Więc żeby tyle zarobić, to musiałbym coś większego zorganizować. Znaczy, to jest jedna z opcji, oczywiście ten kombajn do ziemniaków. Jedna z opcji takiej, na którą miałbym wydać kasę. Sporo pieniędzy wydałem na te naczepy do ciągnika Holmer w ostatnim czasie, bo jak był zbiór uraka, to bo tak to jest z tymi naczepami, one trochę kosztują, te naczepy do tego ciągnika Holmer, ale jak już się kupi, no to wiadomo, raz, a porządnie, starczają na długi czas, ale no jednak kosztowały trochę. Kupiłem tą przeładowczą do buraków, teraz przeładowczą do ziarna, wcześniej kupiłem jeszcze ten zbiornik na gnojowice wraz z agregatem, no i to trochę kosztowało jednak. Takie to były wydatki, no nie aż tak bardzo duże, w porównaniu na przykład do takiego kombajnu ziemniaczanego, który właśnie planuję kupić, ale jednak na tyle duże wydatki, żeby uszczuplić znacząco moje konto i sprawić, że kupno tego kombajnu ziemniaczanego troszeczkę się oddaliło. No nie wiem, co bym musiał tak zrobić, żeby na szybko na niego zarobić. Nie chcę mi się robić zbytnio... Znaczy nie, na pewno nie będę robić koszenia kukurydzy na sieczkę i sprzedawania biogazowni, bo było niedawno. Więc to odpada. Może się wybiorę do lasu. W lesie można zarobić nieźle. Więc nie wiem, zobaczę, zależy jak się namyślę. Może się pojedzie do lasu. Bo chodzą za mną już te wykopki ziemniaków od jakiegoś czasu. No ale zawsze nie miałem pieniędzy. No mówię, standardowo z rzepakiem słabo sypie, mało jest go z takiego pola, ale na szczęście w skupie kosztuje dużo.
No i okej, skończone. Żniwa, żniwa i po żniwach. Okej, ostatni transport przesypany, ziarna. Teraz już tylko pojechać i sprzedać rzepak w skupie. Okej, słuchajcie, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Sprzedam to sobie poza odcinkiem, co w następnym gameplayu jeszcze nie wiem. Lecz jeżeli ten gameplay wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.